kim był Zawisza Czarny. A dokładnie Zawisza Czarny z Garbowa, herbu Sulima. Oczywiście to najsłynniejszy, legendarny polski rycerz, który okrył się sławą już za czasów swojego życia i to nie tylko był sławny w Polsce czy też na Węgrzech, ale był też sławny w całej Europie. Zwycięzca turniejów rycerskich, odznaczający się tymi wszystkimi cnotami rycerskimi. Doskonały dyplomata, doskonały polityk, doskonały dowódca. Urodził się on około 1370 roku w Garbowie, natomiast zginął 12 czerwca 1428 roku pod Gołąbcem. W 1396 roku wraz z bratem Furejem walczył z Turkami w wyprawach, które organizował król węgierski Zygmunt Luksemburski. To właśnie z dworem tego króla związał się na długie lata. W tym czasie to właśnie dwór węgierski był, jakby to można powiedzieć, jego głównym miejscem działalności. Do Polski, można powiedzieć, wrócił w 1409 roku, kiedy rozpoczął się konflikt z zakonem krzyżackim i walczył w chorągi krakowskiej. To w czasie bitwy pod Grunwaldem według legend obronił chorągiew królewską. W tym okresie okazało się, że poza umiejętnościami rycerskimi zna się również na polityce i dyplomacji. Doprowadził on z innymi, między innymi do zawarcia układu z królem węgierskim, który przecież był sojusznikiem zakonu krzyżackiego. Doszło wówczas po prostu do podpisania układu w Lubowli w roku 1411. Od tego momentu stał się ważnym współpracownikiem króla Władysława Jagiełły. Towarzyszył mu m.in. w zjeździe w Budzie w 1412 roku, ale sława rycerska przyszła po kilku latach, gdy na turnieju rycerskim w 1415 roku pokonał najsłynniejszego rycerza zachodnioeuropejskiego Jana z Aragorni. Był też polskim posłem na Soborze w Konstancji, gdzie m.in. bronił Jana Husa. Obronił też polski honor, gdy przekonał papieża Marcina V, żeby ten potępił paszkwil napisany przez Jana Falkenberga na Polskę. Cały czas służył też Zygmuntowi Luksemburskiemu, w tym w czasie walk z czeskimi husytami. Tam dostał się też do niewoli, ale został z niej wykupiony. Niestety, ale służba u króla węgierskiego skończyła się dla Zawiszy Czarnego źle, tragicznie. Gdy w 1428 roku odsłaniał wycofywanie się Zygmunta Luksemburskiego z pola walki pod Gołąbcem, został pojmany przez Turków i ścięty. Niestety wiele osób uważa, że to właśnie złe dowodzenie Zygmunta Luksemburskiego doprowadziło do ścięcia Zawiszy Czarnego. Po prostu Zygmunt źle dowodził swoimi wojskami. Ale trzeba zaznaczyć, że Zawisza Czarny nie chciał się wycofać i odrzucił propozycję odpłynięcia na łódce, którą przysłał mu król węgierski. Oczywiście należy jeszcze raz wspomnieć, że jego sława to nie tylko legenda, ponieważ odznaczał się takim połączeniem kilku ważnych cech. Dużych umiejętności rycerskich, dowódczych oraz dyplomatycznych. Świetnie też dogadywał się ze swoimi towarzyszami, z ludźmi, z którymi musiał współpracować, bądź też z którymi prowadził dyplomatyczne spory, czy też doprowadzał do dyplomatycznych rozwiązań niektórych politycznych problemów. Oczywiście stał się bardzo ważną postacią historyczną i przez setki lat był takim wzorem bohatera, oddanego dla swojego kraju, zawsze lojalnego, odważnego, stawiającego zawsze na honor. Pamiętajmy, że każdy naród musi mieć takiego bohatera. My mamy Zawiszę Czarnego. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, do zobaczenia i usłyszenia ponownie.